Tak naprawdę niewiedza na temat antykoncepcji nowoczesnej utrzymuje się z pokolenia na pokolenie i bez względu na grupę wiekową, czy to będą młode dziewczyny, czy będą to panie w starszym wieku, tak samo boją się antykoncepcji hormonalnej, boją się tak naprawdę nowoczesnej antykoncepcji. Ten odsetek korzystający z antykoncepcji hormonalnej, pigułkowej, ale nie tylko, jest w Polsce dosyć wysoki, bo około 30% wie i używa tej antykoncepcji. Ale na pierwszym miejscu nadal w Polsce utrzymuje się prezerwatywa jako sposób z wyboru na antykoncepcję. Dopiero na miejscu trzecim pojawiają się tak zwane metody okresowej abstynencji, które są lansowane w Polsce szczególnie, ale na szczęście nie znajdują zbyt wielu zwolenników, bo ich nieskuteczność jest powszechnie znana. W tej chwili antykoncepcja hormonalna jest tak skonstruowana, żeby absolutnie była dobrze tolerowana, była skuteczna, a co najważniejsze, wytwarzała sztuczny stan równowagi, ale bardzo korzystny dla organizmu kobiety. Stąd też w krajach zachodnich bardzo często okazuje się, że antykoncepcja jest sposobem na to, żeby żyć wygodnie, mieć miesiączkę, kiedy się chce i mieć miesiączkę o bardzo małym nasileniu, bądź likwidować objawy tej miesiączki, a nie tylko do celów antykoncepcyjnych. Stąd też w wielu krajach zachodnich liczba osób korzystających z antykoncepcji w poszczególnych grupach wiekowych jest znacząco wyższa niż w Polsce i sięga nawet 80-70% kobiet w tym wieku potencjalnie rozrodczym. Właściwe dobranie antykoncepcji wpływa oczywiście na nasze poczucie swobody, komfortu, ale też poczucie bezpieczeństwa związane z seksem. Niewłaściwie dobrana antykoncepcja może po prostu powodować, że jest nam niewygodnie, że mamy jakieś problemy techniczne i tu często pary narzekają, że moment założenia prezerwatywy jest takim mało romantycznym momentem, który gdzieś psuje nastrój czy powoduje, że po prostu są już później problemy z odbyciem tego stosunku. Czasami też kobiety mają źle dobraną antykoncepcję hormonalną i tu bardzo ważne jest to, żeby obserwować, jak się czujemy w trakcie przyjmowania tabletek antykoncepcyjnych, i żeby zgłaszać wszystkie dolegliwości, które trwają dłużej niż kilka tygodni lekarzowi. Na pewno lekarz powinien dostać informacje o naszym trybie życia, o naszym stanie zdrowia, o tym, czy palimy papierosy, czy też nie. No to takie informacje, które on też zbierze w trakcie uzyskiwania wywiadu medycznego. Warto też powiedzieć o swoich oczekiwaniach. Jeżeli bardzo ważne jest dla nas, żeby tabletka miała jakieś dodatkowe pozytywne działania na cerę, na stan naszej skóry, czy istotne jest dla nas, czy ona wpływa na libido, czy nie, to też warto o tym wcześniej powiedzieć.